Michał Dwornik, dzień dobry. Cieszę Cześć. się, że jesteś. Michale, y, muszę ci powiedzieć, że po naszej ostatniej rozmowie y, rozpłakałem się. Pomyślałem, że ci o tym wspomnę, ale gdy byłem w szpitalu w Kanadzie i nie dopuszczałem do świadomości, że będę potrzebował mieć operację. Po rozmowie z tobą zrozumiałem, że nie będę miał ucieczki przed tym i y, Trochę się nad sobą rozkleiłem, ale to był ten pierwszy krok w mojej, nazwijmy to, drodze do rekonwalescencji. No to jest, słuchaj, to jest zawsze trudna decyzja i, i, i ciężka. W, w mieć świadomość, kiedy jesteś sprawny, kiedy jeszcze dzień wcześniej brykałeś i wszystko robiłeś, że musisz się poddać operacji, ale jak sam wiesz. To kończą się dobrze i wraca się do pełnej sprawności. Mam nadzieję, ale bałem się tej operacji. Wiesz, miałem kilka operacji ortopedycznych: kolano, dłoń, ale gdy widziałem w sieci, na czym polega moja operacja łączenia kręgów technologią Steamline, chyba tak to się nazywa, to jednak nie czułem się z tym komfortowo. No, słuchaj, Dubanie w kręgosłupie i w kręgach nikt się nie może czuć komfortowo. Ale no to słuchaj, no to jest, rzeczy się zdarzają, jak się z dobrej myśli, to, to, to też dobrze wszystko idzie. No, powikłania czasami się zdarzają, ale to tyle, to trzeba wyrzucić z głowy i jechać do przodu. Jadę do przodu. Michał Dwornik, osteopata, przedsiębiorca, właściciel Rehapunkt kliniki rehabilitacyjnej publicysta, recenzent, profesor akademicki. Wystarczy, się. pogubisz. <gubisz> Bardzo mi miło, dzięki, że wspamiętałeś wszystkie te rzeczy i wymieniłeś je. Słuchaj, przyszło mi łatwo, bo jesteś imponujący facet i, i, i cieszę się, że tutaj jesteś. Jesteś też zawodnikiem crossfitu. Staram się, nie jest to łatwe. W kategorii wiekowej... 44, plus. 44+, plus, tak? Bo masz 45 lat? Dobrze. To 6. 6 okay. 6, ok. Ale ze sportem jesteś związany całe życie, byłeś dyskobolem jako od młod... dziecka, tak. Od dziecka. Jako dyskobol na studiach? czy No, najpierw oczywiście bardzo dobra szkoła polska, taka myśl, że nie od razu się zostaje dyskobolem. Oczywiście najpierw wszystkie konkurencje lekkoatletyczne, cała podbudowa gimnastyczna, gry zespołowe. Różne inne sporty, od narciarstwa począwszy biegowego, poprzez pływanie, bieganie. A gdzieś to rzeczywiście ta myśl była taka, że w wieku około 7-8 klasy była to już specjalizacja lekkoatletyczna konkretna. Chociaż tak jak to zawsze jest, ten dziesięciobój typowy na koniec sezonu zawsze się staraliśmy robić wszyscy, niezależnie jaką mieli specjalizację w lekkiej atletyce, ale docelowo dyskowo. A crossfit, kiedy zacząłeś uprawiać? O, to było dosyć późno, bo to był, myślę, 30, 38 rok życia, czyli 7 lat temu. Czyli 8. same początki crossfitu w Polsce? Tak, prawie Jakiś, z jakimś półrocznym opóźnieniem. Długo się zbierałem, chociaż już wiedziałem, że jest crossfit. Aha. To dzięki, dzięki swojemu koledze zostałem wyciągnięty. Na początku nie, nie, nie myślałem, że to jest tak fajne. Ale ciężary zawsze. Ciężary, tak. Z, więc zawsze. miałeś predyspozycję do tego, żeby no, mieć wyniki, żeby no. sobie nie zrobić krzywdy. Dobrze wiesz, że teraz Crossfit, to tak się myśli o ciężarach, ale to te ciężary to jest jeden z elementów. Mhm, I jasne. to jest ciekawe, że, że czasami trzeba się wyzbyć się myślenia w Crossfitie tylko o ciężarach. Zresztą jak już wiesz. W crossfitie w zasadzie się odchodzi od tego ustal maksa na raz, więc raczej ta siła wytrzymałościowa, ale, ale oczywiście gdzieś ten background, background w podnoszeniu ciężarów, który też nie był jakby głównym elementem treningu dyskobola, przydał się na pewno. Mhm, jasne. Powiedz, wielu Twoich klientów wiem, że jest crossfiterami. Czy jest w ogóle miejsce na zdrowie w crosswicie? A, no to jest temat to jest temat szeroki. Każdy sport jest zdrowy, gdy jest robiony z głową i, i, i każdy. Nawet, jak to robić z głową? Właśnie, znaczy, to każda dziedzina życia, która nie jest robiona z głową, nie jest zdrowa. To nie, nie, tylko, nie tylko sportu się tyczy. Ale także... to jest bardzo cienka linia między rekreacją a wyczynem no, słuchaj, jak bilansować ja to bardzo rozsądnie do tego podchodzę tak jak w życiu w ogóle są złoty środek to jest ciężko zawsze utrzymać i powiedzmy się czasami wychodzi za ten margines to to jest krucho, krucho ale też do pewnego momentu można wyjść za ten margines i sobie poradzić no, aby nie przesadzać nie przesadzać stale Natomiast no, to jest cała sztuka, no, know-how trenerskie i, 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 i też czy to w, w treningu prof, bardziej profesjonalnym, czy też amatorskim, no, jak, jak sobie z tym radzić, żeby to był cały czas zabawa i, i gdzieś się rozwijać sportowo-zawodniczo. No, to, jest, to jest trudne. Natomiast jak tego pilnujesz, to to jest zdrowe. A żeby był zdrowy. Ten już bardzo zaawansowany crossfit zawodniczy, tak jak każdy zaawansowany sport, to jeszcze trudniej, no, ale od tego Od tego, od tego w ogóle... są trenerzy, tak, ale w rekreacji tych trenerów nie ma i nie ma nikogo w funkcji stopującej. Myślę sobie o ludziach, którzy szukają wiesz, rekreacji, którzy zaczynają hmm. biegać sobie w weekendy, którzy wybierają się na siłownię. Jakbyś doradził takim osobom, żeby właśnie ten bilans odpowiedni zachować, żeby nie stali się twoimi klientami w pierwszym miesiącu podjęcia aktywności? Dobrze no, mówi, że w pierwszym miesiącu. Generalnie wiadomo, że kontuzje się zdarzają zawsze, i, i to jakby takie a priori do, do, do tego, co, co powiem, to trzeba się pogodzić z tym, że trenując i coś co, to, co robimy, no jakieś kontuzje się pojawią, żeby się nie irytować. Natomiast warto wiedzieć, żeby szybko reagować i żeby wcześniej, więc to nie jest potem długie leczenie i, i długi problem. Natomiast no, co robić, żeby nie mieć kontuzji? No to jest cała, cała w, w, całe tomy publikacji jest napisane. Nie jest to łatwa, łatwa rzecz, bo oczywiście yy, i tak jak, tak jak zauważyłem, Stworzyłeś. Może nawet na początku jest trudniej, kiedy zaczynamy, kiedy te, cały nasz organizm, wszystkie tkanki nie są przygotowane do podejmowania. Stopniowanie tutaj, i, Stopniowanie i, stopniowanie i, i to, to stałe powiedzenie, że wierzyć w proces, nie wszystko od razu. No i to stopniowanie dostosowane do każdego. I tutaj ta personalizacja. Do wiesię, do masy ciała. I tylko gdzie szukać wskazówek. No to jest, to jest doświadczenie i, i wiedza trenerów. No, to... Tylko, że trenerów nie ma, bo mówię cały czas o przypadku, wiesz, osoby, która podejmuje się działań, nazwijmy to od zera, tak? I gdy nie skręci tej kostki, gdy nie zacznie boleć kolano, to nie zdobędzie doświadczenia, czy, bo, czy jest jakiś ABC, wiesz? Bo mówisz o tym, o tym momencie, kiedy, kiedy jeszcze nie... Kiedy jeszcze nie wszystko, nie wszystko działa. Znaczy nie, mówisz o sytuacji, gdzie ktoś zaczyna i jeszcze nie ma kogoś, kto go... I może nigdy nie będzie miał, tak? Bo po prostu to mhm. będzie tylko i wyłącznie rekreacja, tak? No to ja bym, ja bym powiedział tak, to dopóki po każdym treningu mamy z tego przyjemność, to znaczy, że nie umieramy 2-3 dni, mhm. dopóki chcemy iść dalej na trening, no to, to, jest, to, to jest taka też bardzo fizjologiczna zasada, że jest, jest w porządku, nie przesadzam. Kiedy zaczynasz sam trenować i okazuje się, że następnego dnia umierasz, albo masz dosyć już nie chcesz się zabierać dalej za, za to, co jeszcze dzień wcześniej ci sprawiało frajdę, no to Jasne. trzeba się zastanowić. Bo tutaj oczywiście może teraz w te fizjologiczne wszystkie parametry wchodzić, co należy robić, czego, ale to, to, to znowu... Na poziom. Wyższy poziom, tak. Na, na co dzień to bym doradzał, żeby powoli zacząć i jeżeli każdego następnego dnia, czy, czy na następny trening i wchodzimy bez bólu z frajdą, dalej chcemy to robić, to to jest ten poziom, który należy utrzymywać. I on się będzie myślę naturalnie zwiększał ten wysiłek, tylko w procesie, to, i to dosyć długim. Trzymajmy taki stan zadowolenia z tego, co robimy. I myślę, że to w dużej mierze będzie nas chronić przed konfuzjami. rozumiem. A czy uważasz, że crossfit w ogóle dla kogoś, kto nie ma doświadczenia ze sportem jest właściwym wehikułem do tego, żeby te zdrowie, tą formę budować? Czy to jest dla kogoś, kto już raczej ocierał się o sport o całe życie? Nie, Czy no, jest bo... jakaś bezpieczna droga, żeby wejść w crossfit od zera? No, wręcz przeciwnie. No, crossfit jest y, tak pomyślany właśnie, że tak jest wszechstronny. Jednak większość albo duża część twoich klientów to są crossfiterzy. <laughs> znaczy W klinice jak żeśmy wielokrotnie zadawano nam pytanie jaki procent sportowców w ogóle to są na Nasi pacjenci, albo jak jeszcze z tego procent to są crossfiterzy, no to tak myślę, że 15, 20, 25 to rzeczywiście pacjentów to są crossfiterzy. Mm -hmm. ale, to, ale to dlatego, że ja jestem w tym środowisku. Jakbym się obracał w środowisku, wiesz, nie wiem, prawników, y, y, prawników to, to pewnie też bym miał więcej Rozumiem, prawników. A co do, do tego, nie, ja uważam, że właśnie crossfit to jest idealna, idealny sport, żeby zacząć swoją przygodę ze sportem. No, tylko w ten sposób, bo, bo tam łączymy wszystkie rodzaje wysiłku fizycznego, wszystkie rodzaje rozwijania siły mięśniowej. No, tylko tak jak w każdym sporcie, trzeba to robić z głową, a ta wszechstronność tylko zapewnia, jakby jest kolejnym takim plusem do tego, żeby jednak się wszechstronnie rozwijać i żeby unikać kontuzji. Więc tutaj paradoksalnie. To to jest jeden z lepszych systemów. Ale w sportu. idealnych warunkach, kiedy trener ma dużo doświadczenia, robi to z głową, nie ma presji mhm. ludzi wokół, każdy chce robić wynik, każdy chce robić wrażenie, bo to jest jednak. Energia grupy. Tak, no to tutaj, znaczy, w ta, jeżeli byśmy brali takie same warunki dla różnych sportów, to crossfit tak jest najlepszy, bo ma wszystkie rodzaje wysiłku fizycznego, fizycznego wszystkie rodzaje cech motorycznych kształtuje. I to, a inny sport w takich samych warunkach przy takim samym zaangażowaniu, czasami jest bardziej jednostronny, i trzeba dodatkowo coś robić, żeby rozwijać te wszystkie cechy w takim okresie przygotowania. Natomiast oczywiście tutaj ta, z tą różnicą od innych sportów amatorskich, no jest to, że co jest i plusem i minusem. Minusem w cudzysłowie, bo plusem jest takim, że rzeczywiście treningi odbywają się w, w klasie i jest element rywalizacji. No, ale on jest plusem. No, to też, e, oczywiście, zależy od charakteru, i w tej rywalizacji można przedobrzeć, ale z drugiej strony, chcesz się iść na trening, bo kiedy trenujesz sami nie masz porównania i nie robisz tego z kimś, e, i nawet sportowo się nie ścigasz, to czasami jest mniej motywacji, więc to ja bym zaliczył jako plus. No i tutaj czekają rzeczywiście takie. E, w, Rzeczy, które mogą nam spowodować jak nasze ego, i chcemy jednak sobie coś udowodnić w trakcie tego tej rywalizacji na klasie, no, można przedobrzyć. tak. No, to jest minus, ale i tak może więcej jest plusów z tej, z tej formy trenowania. A ci, co chwili. przedobrzyli i trafiają, szukają pomocy, trafiają do ciebie, to najczęściej jaki rodzaj kontuzji dominuje? Oto robiliśmy statystyki i dosyć duże i takie naprawdę z opracowaniem statystycznym. No, największą, największą kontuzjogenność w crossficie, ale myślę, że tylko że to jest procentowo, to jest i tak czasami nawet mówi się to, co jeszcze badania na świecie pokazują, że to i tak ta urazowość w crossficie jest mniejsza niż w innych konkurencjach sportowych. Natomiast już w samym Kroswicie to oczywiście stawy ramienne i, i kręgosłup lędźwiowy to są najczęstsze, no, chyba. To jest remis. Także no, to są takie dwa, dwa miejsca w, w narządzie ruchu, w ciele człowieka, które mm, są dodatkowo jeszcze w, w życiu przeciążane i, i, i może stąd się sumuje. No, ciężko byłoby taką jednoznaczną przyczynę mhm. podać. A ten kręgosłup lędziowy, który jest mi. Bliski, tak się poznasz. Z innego powodu, to z innego. Nie przez crossfit. To prawda, y, ale y, crossfitem sobie na pewno nie pomogłem w tej materii. A nie wiem, to bym mocno polemizował. Być może mogło być gorzej niż gdybyś... To nie To prawda, wiedział. tego byśmy nigdy nie widzieli. Też gdyby nie crossfit, nie poznałbym ciebie. No, Okej, okay. <laughs> y, Powiedz proszę, co tak naprawdę y, ma do zaoferowania. Osteopatia w leczeniu. Mhm. Eee, odcinka kręgosłupa lędźwiowego. O, no wszystko! Wszystko, oczywiście, tak jak osteopatia i fizjoterapia, poruszamy się w zmianach, w zmianach, no nie takich właśnie, jakie tobie się przydarzyły, czyli duże zmiany strukturalne, no to my ewentualnie możemy wspomagać to leczenie i czasami bez naszego wspomagania no, nie wróci pacjent do, do, do pełnej sprawności, ale wyjściowo jakby pierwotnie podejmujemy leczenie w zmianach funkcjonalnych i te zmiany są najczęstsze, czyli w tak zmianach gdzie tkanki nie są rozerwane naderwane no i w tym te naderwanie no w pewnym stopniu rzeczywiście my leczymy pierwotnie ale muszą być to rzeczywiście określone warunki czyli taki stan gdzie tkanka sama się jeszcze może zregenerować wtedy rzeczywiście osteopatia czy fizjoterapia ma duże znaczenie w leczeniu no my tak naprawdę wiesz jest ogólnie można powiedzieć że my z Przywracamy, odtwarzamy poprawną biomechanikę tych tkanek. To jest podstawa do, w ogóle do prawidłowej funkcji, ale też do regeneracji hmm. różnych uszkodzeń. Czyli zakres y, ruchów. Zakres ruchu, roz... rozciągliwość, przesuwalność tkanki we wszystkich kierunkach, y, y, prawidłowa ukrwienie. struktura właśnie. I to chciałem jako drugie powiedzieć. I jako drugie a powinno być rzeczywiście jako być może pierwsze, odtwarzamy prawidłowe ukrwienie, co się bardzo często pomija, to jest podstawa we wszystkich jednostkach chorobowych i y, y, czasami. I może nawet jak to nie jest główna przyczyna powstawania chorób, to potem i tak tę ukrwienie się zaburza i nie idzie terapia chociażby przez to. I wiesz, to możemy rozpatrywać to ukwienie i bardzo miejscowo, w tej tkance, która jest chora, no ale dużo zmian się dzieje również. Pogarsza się tę w, w całym regionie, i, i, i tu jest duża sztuka. Wtedy nie odżywimy, nie dotlenimy. Możemy potem cuda świata robić w, 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 różne tysiące zabiegów, ale i tak nic nie będzie się działo. Jak nie jest tkanka nie jest ukrwiona, czyli nie ma prawidłowego oddychania, e, 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 nie ma odbioru wszystkich substancji, przemiany metabolicznej i nie ma dostarczonych odpowiednich substancji e, mineralnych, e, e, enzymów, nic nie będzie. Z A z czy leczenia. jest jakieś okno czasowe, w którym należy zaadresować kontuzję, bo później już będzie. O jabłkach? Och, znowuż tomy są napisane na ten temat. Oczywiście, że tak. Leczenie w znaczy, Im szybciej, tym lepiej. Po pierwsze, odtkanka, jak jest uszkodzona, to proces przebudowy zachodzi od razu. Najpierw jest ostry stan zapalny lub, lub pierwszy okres gojenia się, bo to nie zawsze jest stan zapalny ostry. No i potem są pewne etapy i w każdym etapie jest coś do zrobienia, i w każdym etapie są pułapki, gdzie, gdzie dochodzi do takich błędnych mechanizmów kompensacyjnych, które organizm sam wytwarza i y ¿y aquí de son mecanismos? No po pierwsze, po, po, pierwsze, po pierwsze, spada to ukrwienie. To jest pierwsza pułapka, która potem nawet jak organizm już to regeneruje, czy jakąkolwiek inną, inną terapię, czy też farmakologiczną, czy też nawet właśnie leczenie chirurgiczne się wprowadza, no to te tkanki się gorzej goją. No i to, to co już mówiliśmy, no i to sklejanie się wszystkich. Ja mówię tak już bardzo ogólnie, no ale tkanki, tkanki łącze się sklejają, wapnieją, są różne, różne sytuacje kliniczne, dodatkowe, które powodują to, że ta przebudowa i regeneracja źle postępuje, albo wolniej, albo czasami jest niemożliwe niemożliwa prawidłowe prawidłowy przeprowadzenie regeneracji tkanek w prawidłowym okresie. I wtedy, jak w dominie. Psują się kolejne elementy łańcucha? Tak, oczywiście, żeby to nie było tak katastroficznie, organizm na tych wszystkich etapach sam sobie też próbuje radzić, tylko my bardzo często dalej mu przeszkadzamy, trenując w bólu, nie respektując tego, co nam podpowiada organizm, więc tak, to potem może być bardzo często efekt domina. Okej. Okay. Czym się różni fizjoterapia od osteopatii? Czy to jest jednoznaczne? O, dobra, to jest. To, to muszę, muszę chwilkę, wiesz, pilnować się, co będę mówił, żeby mnie nie, nie... ani cię koledzy. ani fizjoterapeuci, ani osteopaci nie, nie zaatakowali, bo to jest. Nie, nie ma problemu, to są wspólny mianownik, jest tak naprawdę. I fizjoterapia, osteopata, osteopatia leczy zmiany, zmiany funkcjonalne. No wielokrotnie o tym myślałem, więc ja mam wyrobiony pogląd na ten temat. Do tej pory, bo to też się zmienia, ostopatia może szerzej patrzyła na, na, na to uszkodzenie, to znaczy próbowała przy uszkodzonej danej strukturze, próbowała znaleźć powiązania w różnych innych tkankach, różnych innych układach. I jeżeli, a bardzo często tak było, że na daną mi miejsce, w którym jest ta kontuzja, coś się dzieje, mają, ma wpływ znaczący układy, czy cały krwionośny układ, czy układ nerwowy, czy też unerwienie segmentarne, to no to oczywiście zaje... bardziej holistycznie. Holistyczne. Bardziej holistycznie, aczkolwiek no, w nurt w fizjoterapii również jest ten holistyczny. I, i tak naprawdę, szczególnie w, w, w wielu krajach, w tym też w Polsce, no ta fizjoterapia staje się holistyczna i staje się taka ostopatyczna. No, Ostopatia jest starszym zawodem niż fizjoterapia. Obydwa zawody, obydwa kierunki powstały w Stanach Zjednoczonych, mm -hmm. bo zarówno y, stil w w 1891 roku jaki pierwszy raz słowo rehabilitacja użył bo wcześniej to się nazywało rehabilitacja użył Philard Rask w 44 roku użył takiego słowa też w nowym nie też tylko w nowym jorku ale też w Stanach więc obydwa te systemy powstawały w Stanach Zjednoczonych i na początku rzeczywiście było trochę inaczej z tą fizjoterapią, była bardziej mechanistyczna, bardziej zajmowała się narzędziem ruchu, ale od myślę kilkunastu lat jest to bardzo, bardzo wspólny mianownik. Jak szybko się rozwija ta domena? Technologicznie mam na myśli, jeśli chodzi nawet nie tyle co o sam know-how, tylko o różne technologie używane w zabiegach, może o farmakologii. A? Znaczy, to jest tak, że to, co się rozwija, to popularyzacja i świadomość, że, że, trzeba, że trzeba wspomagać proces, wszystkie procesy regeneracji i, wszyscy, i te leczenie musi być... I no, generujący kontuzjowanych. Tak, musi być, musi być oparty też na leczeniu właśnie... Od, jakbyśmy nie używali słów osteopatia czy fizjoterapia, to musi też każdy proces leczniczy polegać na odtwarzaniu i pełnej biomechaniki, i fizjologii tkanek. Na Natomiast w samych technikach, no to, to oczywiście są nowe nazwy, nowe sposoby wykonywania, ale dopóki nie ma odkrytych nowych mechanizmów fizjologicznych, na które możemy oddziaływać, no to tam nie, nie, ma, nie ma tutaj pola do jakiegoś rozwoju i nowej, nowych, nowego myślenia. Myślenie jest to samo, raczej, raczej świadomość tego, że albo inaczej, albo umiejętność dobierania odpowiedzi, Technik terapeutycznych do stanu klinicznego. No to jest wiedza, która się rozwija i to. To jest duża umiejętność. Czyli w ofercie Punkt paleta dostępnych zabiegów jest w miarę stała i nie poszerza się? To, co poszerzamy, to umiejętność w oparciu o najnowsze badania naukowe, dostosowania tych najnowszych technik terapeutycznych czy też starszych technik terapeutycznych do stanu klinicznego. I Tutaj jest zawsze ta, ta myśl, i od tego zależy skuteczność, a nie od. Nie ma, nie ma metody, nie ma nowych metod fizjoterapeutycznych, które by bazowały na jakiejś nowej technice. To nie jest tak jak w farmakologii, że jest nowy lek, który, który oddziałuje teraz w sposób inny. Zabiegi, które znamy, oddziałują na te same mechanizmy. Być może czasami, rzeczywiście, jak się pojawia, pojawiają nowe techniki, nowe systemy terapeutyczne, no to w, w, bardziej w pełni mogą wykorzystywać i oddziaływać na pewne mechanizmy fizjologiczne. Ale to jest, to jest ten rozwój, nie, nie żaden inny, czyli ta umiejętność klinicznego doboru terapii. Okej, okay, a powiedz, co jest cenniejsze, czy nie można tego tak rozróżnić? Terapia manualna, czy też różne zabiegi, właśnie przy użyciu e, ciepła, e, fal e, magnetycznych? Pytam, ponieważ wyobrażam sobie, że te pierwsze są jednak bardziej dostępne. Często dla tych, którzy są w szpitalach, e, takie zabiegi w ogóle są niedostępne. Mhm. To tak, jak, to tak jak właśnie rozmawialiśmy, że te wszystkie środki są potrzebne i, i, i umiejętność ich łączenia, o, to to jeszcze może jest ważny czynnik. Natomiast jeżeli pytasz te środki fizykalne, jak ciepło, czy, czy różne mecha mechaniczne zabiegi, jak fala uderzeniowa, tak mhm. gdzieś to tam się pr pr przewinęło, to to one w ten sam sposób oddziałują, co zabiegi manualne, na te, same na te same receptory, w tej samej fizjologii, tylko czasami bardziej wskazane jest, jak nie można są przeciwwskazania do terapii manualnej, to lepiej zrobić tylko zadziałać ciepłem. Czy też jeżeli. A czasami się suplementują. No ale to suplementacja... Suplementa nie mam na myśli, że się uzupełniają. A, że się uzupełniają, tak. Znaczy to... No są, są sytuacje, w których można zamieniać i można sobie poradzić bez łączenia, a są sytuacje, w których właśnie no, należy połączyć i bez tego nie pójdziemy szybko do przodu, albo w ogóle będziemy stali w miejscu. Więc tak jak mamy tą, to, te, ten zbiór tych wszystkich zabiegów manualnych, fizykalnych, je trzeba umieć łączyć. Natomiast nie, nie forsowałbym tutaj takiej zasady, że coś jest lepsze drugiego. Zawsze najlepsze będzie umiejętność łączenia. Okej, okay, a powiedz, czy dla kogoś. Dla kogo z różnych powodów niedostępna jest współpraca z fizjoterapeutą, osteopatą, a jest kontuzjowany, czy jest jakiś know-how, który może być przekazany, żeby samemu po prostu takie, taką higienę, czy może no nie higienę, bo już jest po, po kontuzji, tak, ale raczej naprawę stosował? No to jest, tylko to jest, jest pewna granica, to znaczy to minimum. Zacznę, zacznę tak od początku, że większość, większość rzeczy, które się w, w, w sporcie, w takim treningu sportowym wydarza, mówi się w, w różnych badaniach, że 70-80% bólu takiego z różnych tkanek ustępuje samo. Pod jednym warunkiem, że od momentu, kiedy. Uświadomimy sobie, że to nie jest tak zwany kwas mlekowy, czyli te Domsy Jest odpoczynek. Nie wprowadzamy się w ból, tak. Od tej, zdajemy sobie sprawę, o kurczę, boli mi to. Widzę, że to nie są popularnie mówiący za kwasy. Wiemy, że to nie tyle kwas mlekowy, co mikrouszkodzenia, ale jeżeli sobie zdajemy sprawę, że to nie jest to i sobie damy spokój, to do siódmej doby. Organizm sobie sam to naprawia. I oczywiście to jest większość takich rzeczy. Oczywiście, że są nagłe, ostre uszkodzenia tkanek, w które od razu trzeba wprowadzić leczenie specjalistyczne. Więc na początek jak nas boli, zostawiamy to w spokoju, nie rozćwiczamy, bo to jest jakiś mikrouraz. Jeżeli, jeżeli rzeczywiście taki ból się nagle bardzo powiększa, nie ustępuje, jest ciążliwy, no to od razu idziemy do specjalisty po, po pomoc i po szczegółowe badanie. Jeżeli taki ból nie narasta, a wręcz zaczyna ustępować, no to wystarczy nie, nie, nie urażać, odczekać kilka dni, jak on Dalej ustępuje w końcu do siódmej, do dziesiątej doby, powinien ustąpić. Jeżeli nawet się zmniejszy, nie ustępuje też w granicach już piątej, siódmej, dziesiątej doby, na pewno trzeba się udać do specjalisty. Więc samemu złota zasada. Jak nas coś boli i czujemy, że to nie jest, że ten ból ustępuje, nie jest jakiś, nie wybudza w nocy, w bezruchu nie boli. O, prawda, to jest też taka ważna zasada, to można poczekać, można... Ja zawsze sprawdzam, czy boli. To chyba nie najlepiej, co? No, yy, boli, nie boli. Leży. Jak ktoś to robi mądrze i powolutku, i, i, i czuje, że zaraz jest ten ostry ból i, i nie wejdzie w niego, no to, to, to jest dziś to, to w test kontrolny. Ale, ale wiesz o czym mówię? Nie? Wiem, no, wiem no, ale nie można tego <laughs> rozświczać, bo to dalej jest, no, bo to jest, zawsze taki przykład. Że jak bo boli, to pójdę to rozćwiczyć. No ale to tak jakbyśmy. Skrajne przykłady są zawsze najlepsze. Jak mamy złamaną kość, no to nie idziemy na niej, nie zdejmujemy gipsu, nie idziemy na niej biegać, żeby ją rozćwiczyć, bo ona się po prostu dalej połamie, nie będzie się zrastać. Z tkankami miękkimi, więzadłami, torebkami, no trochę jest inaczej. Myślimy, że jak tam nas boli, to to rozćwiczymy. No nie, nie, jak są Domsy czasami, czyli te, te mikro uszkodzenia, mikrouszkodzenia potreningowe zwane zakwasami, to jak nie są duże, to jest rzeczywiście możemy, możemy rozćwiczyć, rozgrzać organizm, i to rzeczywiście ten ból zmija. Ale jak już są uszkodzenia większe niż mikro, czyli te potreningowe, naturalne, no to. Trzeba dać czas, odpoczynek, żeby się przybudowało. To jest moje właśnie doświadczenie, że na ciepłym organizmie wszystko mnie boli o połowę mniej. Rano na zimnym muszę się trzymać ściany Ta. w drodze do toalety. Trzymam się mywalki wstając z toalety. No To też nie jest dobry stan na co dzień, ale oczywiście tak, to nie tyle na ciepłym, co ciepło, to znaczy ukrwionym. Jak tkanka jest lepiej ukrwiona, no to po pierwsze jest więcej endorfin, po drugie rzeczywiście jest bardziej elastyczna, mniej sztywna i te mikrouszkodzenia są mniej odczuwalne. Ale oczywiście dobrze, że w etapie treningu nie było tak codziennie, po ciężkim treningu możemy rzeczywiście tak się czuć rano. Ale to nie powinno być codziennie, to nie powinno być rutyna, że teraz zawsze jak wstajemy rano i mamy mniej ukwione tkanki, zimniejsze, tak zwane, no to, to, to ciągle nas boli. To też nie powinno być rutyną. To się może zdarzyć po cięższym treningu. Uprawia, uprawiasz crossfit zawodniczo, czyli regularnie lecisz po bandzie.